Buenos dias, a raczej Huyen Morhen. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie oczywiście w kolejnym epizodzie z kariery Ajaxem Amsterdam. Moi drodzy, mamy oczywiście kolejny miesiąc, a raczej kolejne dni, moi drodzy. Kolejne dni sierpnia, które definiują o tym, czy zmierzymy się faktycznie w nadchodzących starciach Ligi Mistrzów, czy nie. Widziałem, moi drodzy, że w sekcji komentarzy pojawiła się teoria, że w zeszłym sezonie na pewno miałem też te mecze eliminacyjne do Ligi Mistrzów, tylko je po prostu ominąłem. Moi drodzy, nie było tych meczów. Jeżeli mi nie wierzycie, to zweryfikujcie to sobie w pierwszym odcinku trzeciego sezonu, to sami zobaczycie, że w kalendarzu nie ma żadnych spotkań eliminacyjnych w Lidze Mistrzów. Niemniej, teraz, moi drodzy, czas na starcie z AZ Alkmaar. My, moi drodzy, po tym początkowym trochę falstarcie w lidze, trzeba powiedzieć, no bo nie da się inaczej nazwać tej porażki z Utrechtem niż falstartem, musimy wrócić teraz na dobre tory, oczywiście. Drodzy Państwo, więc bierzemy się za rozgrywanie spotkań. Mamy informację o tym, że Meyer zostanie wypożyczony do Crystal Palace. Tutaj mamy ofertę oczywiście za Kadewarę, V. Carteren i tak dalej. Mbappé, Meyer, moi drodzy, czekamy cały czas na te raporty dotyczące naszych bocznych obrońców, a to dlatego, że pojawiły się tutaj, moi drodzy, kolejne naprawdę ciekawe propozycje. Między innymi pojawił się tutaj pan Meyle, Joachim Meyle, do którego muszę jeszcze troszeczkę poczekać, żeby się czegoś o nim dowiedzieć, ale wydaje się być całkiem intrygującą opcją, moi drodzy. Kiedy utrzymamy już te wszystkie raporty dotyczące tych poszczególnych piłkarzy, wtedy podejmiemy decyzję, którego z nich ostatecznie zakupimy do naszego klubu. Na obecną chwilę, moi drodzy, nie mam tutaj żadnych faworytów murowanych czy mniej, po prostu poczekamy, jak to wszystko się dalej potoczy. Zatem Ajax będzie na Johan Cruyff Arena podejmował oczywiście AZ Alkmaar, moi drodzy. Jeżeli chodzi o skład na ten mecz, to podjąłem następną decyzję. Wydawało mi się, że Timber bardzo mocno będzie odstawał od reszty naszego składu, stąd też raczej on jest faworytem, tak samo jak Meslier i Antony, do odejścia, moi drodzy. Ale jak się na tym zastanawiam, jeżeli my faktycznie chcemy stworzyć zespół, który mimo wypuszczania tych największych diamentów będzie coraz bardziej walczył realnie w tej Lidze Mistrzów, to szczerze mówiąc, a raczej nie będę chciał sprzedawać Timbera. Po tym, gdy zakupimy tutaj jeszcze jakiegoś komplementarnego prawego obrońcę, mam wrażenie, że ten skład zrobi się naprawdę, naprawdę fantastyczny i ewentualna utrata Antonego nie zagrozi nam aż tak bardzo, moi drodzy. Tutaj pojawi się Damsgaard, na prawą stronę wleci Kadewary czy pan Dudek i nie będzie to już takim gigantycznym problemem, jak to było oczywiście wcześniej. Więc, moi drodzy, bez żadnej spiny, mam wrażenie, że uda się nam z tego wyciągnąć naprawdę, naprawdę niezłą formę naszego składu i mam wrażenie, że to zostawienie Timbera u nas w drużynie ma jak najbardziej ręce i nogi. Zatem takim składem, jaki widzicie teraz na załączonym obrazku, wychodzimy na to spotkanie, moi drodzy, i zakończyło się to rezultatem 1-0. Neres zmienił Modera, Carazo zmienił Perasursa, ale mimo wszystko, moi drodzy, musieliśmy odrabiać bramkę, którą straciliśmy bardzo szybko i na całe szczęście Patrick Schick, który oczywiście jak załapał formę, takiej stracić nie może, zrobił to, co do niego należy. Moi drodzy, idziemy oczywiście dalej, czekamy na ewentualne oferty za Antonego, ale będziemy rozpatrywać tylko te największe, tylko te najmocniejsze. Mamy informację o tym, że Damsgaard rozwinął się o kolejny punkt overalla w górę, więc na obecną chwilę tenże skrzydłowy, który też bardzo często u nas gra nie bez powodu jako środkowy pomocnik ofensywny, ma już 85 punktów overalla. Idąc dalej, mamy informację o końcowym raporcie dotyczącym Timotiego Castagna, więc zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to ciekawie. Wygląda to ciekawie, moi drodzy, więc ja go sobie dorzucę tutaj do listy transferowej, ale poczekamy jeszcze na oczywiście tamte dalsze raporty, żeby móc to wszystko jakby sobie przeanalizować i na spokojnie wtedy, moi drodzy, sobie to wtedy sobie będziemy mogli podjąć już finalnie decyzję o to, którego zawodnika będziemy chcieli do nas ściągnąć, a którego zawodnika ściągnąć nie będziemy chcieli. Jeżeli chodzi o tę ofertę za pana Kadewarę, ja tę ofertę, moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, odrzucam, więc teraz możemy już sobie to zarchiwizować, no i wracamy oczywiście do rozgrywek Ligi Mistrzów, a raczej tutaj do meczów eliminacyjnych. Play-offy oznaczają starcie finałowe i, moi drodzy, w tym finałowym starciu będziemy się mierzyć z... Orzesz ty w mordę kopany! 75 milionów za Wermana, moi drodzy! O cholera jasna, no nie spodziewałem się, że aż tak ten facet się u nas rozwinie. Jeśli mam być szczery, no to nie spodziewałem się, że aż do takiego stopnia. Fakt faktem, mamy oczywiście przewidziane następstwo na jego pozycję, jakby to nie jest żaden problem dla nas. Ale czy ja chcę go sprzedawać? No szczerze mówiąc, chyba nie. I myślę, że jestem w stanie sobie nawet pozwolić na to, żeby powiedzieć, że nie chcę pana Wermana sprzedawać, moi drodzy. Obecnie jedynym zawodnikiem, za którego będę rozważał oferty, to jest pan Antony.
musiałaby wlecieć naprawdę jakaś potężna, lukratywna oferta za jakiegoś innego zawodnika, która by mnie po prostu zbiła z tropu. Wtedy jak najbardziej możemy podyskutować też na temat jakiegoś innego transferu. W miejsce pana Perszursa pojawi się tam tutaj Guay, ponieważ ostatnio nie zaliczył najlepszego starcia pan Perszurs. To samo się tyczy Petita, który wskoczy w miejsce Rencha. I teraz tak, moi drodzy. Damsgaard ostatnio rozegrał całe spotkanie, to teraz, moi drodzy, zagra sobie tutaj pan Kadewarę. Czy może środek pola tutaj zmienimy, moi drodzy? Niech będzie. Wskoczy sobie tutaj pan Kana. Silesen czy Ratsi? Silesen, a może Felkarteren może teraz na to spotkanie wejść, jak najbardziej, dlaczego by nie, więc moi drodzy, symulujemy to starcie, gramy z Paokiem, gramy na wyjeździe, ale mam nadzieję, że nasz Ajax będzie w stanie tutaj tak czy siak wynieść dobry rezultat z wyjazdu. No, czy remis wywalczony przez Kane w 88 minucie to jest dobry rezultat? Nie wiem, tym bardziej, że tutaj jakaś niemoc strzelecka się wkradła trochę w nasz zespół, bo mieliśmy dużo, dużo ataków, ale jak widać, żaden z nich nie zakończył się faktycznie bramką. No dobrze, będzie przynajmniej ciekawiej w rewanżu, prawda? Chociaż w rewanżu mam nadzieję, że już wtedy nie damy sobie po prostu w kaszy dmuchać. Dobrze, moi drodzy. Damsgaard mówi, że jest gotowy grać na każdej pozycji, byleby tylko miał pozytywny wpływ na grę zespołu. Ja jestem ciekawy, ja dziękuję też za takie deklaracje z jego strony. Moi drodzy, mamy ofertę wypożyczenia pana Pablo Carazo. Wiecie co, patrząc w perspektywie tego, że tutaj jest Schurz, tutaj jest Guay, tutaj jest Carazo, może i nawet tak, może ten Carazo dostanie więcej szans gry w Leicester City niż u nas. Tylko nie chcę go wypożyczać na sprzedaż. Tylko jakieś krótkie albo dłuższe wypożyczenie może... może być. Dlaczego by nie? Moi drodzy, wracamy do rozgrywek ligowych, w których to po trzech spotkaniach mamy zaledwie 4 punkty, więc nie jest za dobrze. A przed nami starcie z Vitesse. I jeżeli chodzi o ten mecz, to mam wrażenie, że tutaj musimy sobie wyjść naszą ekipą taką, jaką widzimy teraz. Tak więc, moi drodzy państwo, jest w końcu zwycięstwo. Damsgaard, Werman i Neresz. Zmienił jeszcze Patryka Schicka Armstrong i być może on zaliczył jakieś fajne wejście, moi drodzy, jak najbardziej. Ocena 7-4, jeżeli chodzi o Patryka Schicka 7-1. Kiepskie zawody rozgrywa tutaj Schurz i mam wrażenie, że chyba Carazo za to zagrał świetne. I mam wrażenie, że chyba musi wrócić do składu Guay. Bo Schurz coś sobie nie radzi. Coś tutaj przestało funkcjonować tak, jak powinno. Moi drodzy, mamy kolejne raporty dotyczące naszych oczywiście potencjalnych bocznych obrońców. Meile wygląda w porząsiu. Valentin Rossier też wygląda w porząsiu. I jest nim zainteresowane Piemonte Calcio. A my, moi drodzy, mamy jeszcze ofertę wypożyczenia pana Lisa na rok, którą akceptuje, a także ofertę transferu do Lazio pana Guayego, którą odrzucam. I teraz, drodzy państwo, możemy podjąć decyzję co do naszego prawego obrońcy. Mam wrażenie, że nikt więcej się nam już tutaj nie pojawił. Jeszcze kogoś obserwujemy? Jeszcze Maxa Aronsa i tego Rasmusa Christensena. To nie wiem, czy czekać na tego Christensena, czy nie. 9 dni. Czy to się nie skończy nam okno transferowe? Skończy się nam okno transferowe, moi drodzy, więc niestety. Ani jeden, ani drugi nie będzie tutaj w naszym kręgu zainteresowań. Zatem czas podjąć teraz decyzję, którego z tych bocznych obrońców zakupić. Moi drodzy, fajnie wygląda Meile. Nie będę ukrywał, że Meile mi tutaj jakoś siedzi. Jakoś wydaje się być całkiem ciekawą opcją, tym bardziej, że kończy mu się kontrakt, więc dałoby się go wyrwać tutaj za naprawdę małe pieniądze. Dania, więc jak najbardziej. Christensen mógłby tutaj zadziałać jako tajny agent, można powiedzieć. Kastań, no to oczywiście ze względu na to, że jest Belgiem, ale chłop jest starszy. Mbabu, no to wiadomo, legendarna szwajcarska paruwa. Rozier tutaj zaakceptowana oferta przez... No moi drodzy, Meile. Nie ma innej opcji, Meile tutaj musi jak najbardziej po tego zawodnika się właśnie będziemy zgłaszać, więc zaproponujmy im jakąś ofertę kupna i moi drodzy, skoro jemu się kończy tutaj kontrakt, to zaproponujmy jakieś 25 milionów. Skoro jemu się kończy kontrakt, mam wrażenie, że tutaj powinni to zaakceptować, moi drodzy, dokładnie tak, nawet nie dyskutując z taką propozycją. Natomiast jeżeli chodzi o jego finanse, tutaj jest już trochę większy problem. Sugeruje nam tutaj, że powinniśmy mu dać zacząć od 30. Zaraz zobaczymy, moi drodzy, jak tutaj będą wyglądać te ewentualne negocjacje pana Meile, czy uda się tutaj coś ugrać. Tak więc zobaczmy. Udajmy się też osobiście oczywiście na te negocjacje. I czy Duńczyk stanie się naszym kolejnym zawodnikiem? Important? Okej, jak najbardziej jestem w stanie się zgodzić na coś takiego. 4 lata.
4 lata mogą być. 4 lata mogą być. O nie! Kuźwa, miał być kluczowy. O cholera jasna. Miał być kluczowy, a nie important. To było nasze zadanie, żeby podpisać kluczowego zawodnika. No i co, moi drodzy, no... Nie mogę tego cofnąć. Nie mogę tego cofnąć w żaden sposób. I nawet jak bardzo bym chciał... Tak w tym momencie coś się zepsuło. I niestety pan Maile... 7 dni. Moi drodzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie ma szans. Nie damy rady już tego zawodnika zakupić, więc moi drodzy, będziemy musieli chyba się skierować w stronę kogoś innego. Może cholera wie, może nawet kogoś lepszego. Ej! Czy ty jesteś, dobrze widzę, że ty jesteś Niderlandczykiem, panie Gertruida? Hertruida w sumie, skoro jesteś Niderlandczykiem. No jesteś. Jest tutaj oczywiście też Denzel Dumfries. Mukiele, klasyka gatunku. Moi drodzy, pan Hertruida, czy ty jesteś z Feyenoordu Rotterdam, czy mi się wydaje, że... Wydaje mi się, że ta koszulka, którą masz na sobie, to jest trykot właśnie wspomnianego przeze mnie wcześniej Feyenoordu Rotterdam. Nie jestem pewny, czy to jest prawda, ale moi drodzy, jestem prawie pewien, że to jest Feyenoord Rotterdam. Niderlandczyk jest młodszy. Musielibyśmy za niego dać więcej, ale pieniądze to my akurat mamy, moi drodzy, i może nawet fajnie by było, jeżeli mamy kupić jakiegoś kluczowego, to faktycznie, żeby był młodszy i wyraźnie lepszy od tego naszego oczywiście bocznego obrońcy aktualnego, jakim jest Denvin Rensch. No dobra. Zainteresowałeś mnie, chłopie. Tylko pamiętajmy, że masz być krucjal. Aha, czekaj, najpierw musimy tutaj za ciebie uzgodnić pieniążki. To dajmy 43 miliony euro. 43 miliony euro i 10% klauzuli od sprzedaży. 67 to jest trochę dużo. Znaczy, oczywiście nas stać na to, ale to jest trochę dużo. Zobaczmy, co powiedzą na 55. Zaproponujmy taką ofertę, moi drodzy. 65. Dobra, 60. Spotkajmy się przy 60 i wtedy jesteśmy super zadowoleni. Wtedy mamy kluczowego zawodnika, mamy zawodnika popularnego, zawodnika, który rozpromuje nasz klub, więc wszystkie wymagania zarządu są spełnione takim transferem. 60 milionów, ok, moi drodzy. Dogadaliśmy się z Orzesenis. Teraz czas dogadać się bezpośrednio z panem Hertruidą, który... 29, ok, to nawet jeszcze lepiej, bo nie ma aż takich wygórowanych wymagań finansowych, więc dobrze. Tak więc, drodzy państwo, przechodzimy bezpośrednio do negocjacji z panem Lutscharelem Hertruidą. I pamiętajmy o jednej rzeczy, czyli... kluczowy. I zajebiście, moi drodzy, mamy kluczowego, więc bardzo dobrze. No to teraz, chłopie, dawaj 4 lata, co się będziemy tam w tańcu? 4 lata, zgadza się Hertruida na 4 lata. Ignorujemy klauzulę odstępnego i zaproponowali, moi drodzy, 23. Ja na to jestem w stanie przystać tu i teraz, w tym momencie. Wyciągam rękę, moi drodzy, oni wyciągają rękę, więc witamy serdecznie naszego nowego bocznego obrońcę. No nie udało się z panem Maile, ale widzicie, taka pomyłka okazała się być jednak w ostatecznym rozrachunku dobrym wyborem. Mam wrażenie, że wyszło na pewno dobrze, moi drodzy. Mamy zawodnika młodszego, mamy zawodnika lepiej być może się rozwijającego, mamy zawodnika na tu i teraz mocniejszego od naszego aktualnego zawodnika, od naszego aktualnego obrońcy, więc ja jestem jak najbardziej zadowolony, moi drodzy. Pan Lutscharel Hertruida ma, jak widzicie, nowy kontrakcik. 23 tysiące tygodniówki, więc to też jest naprawdę super opcja. Hertruida, żeby my ciebie tutaj jakoś ładnie sobie odróżnili,
To my zaraz sobie tutaj wejdziemy, moi drodzy. Jestem ciekaw w ogóle, jaki numer dostał Hertruida. 13. Możesz zostać z 13. 13 w sumie to jest numer, który jak najbardziej może u ciebie zostać. Nie mam z tym żadnego problemu. Moi drodzy, więc teraz dajmy tylko, żeby chłop miał długie rękawy. Albo o w taki o sposób. I proszę bardzo, moi drodzy, mamy tak elegancko, bardziej przyległa koszuleczka. I teraz już w tym momencie jest, ma tutaj jakąś cechę rozpoznawalną. Będziemy go widzieć z daleka, z dystansu. Więc jest wszystko w porządku. Dobrze, moi drodzy, piękne rzeczy, fantastycznie. Teraz możemy jak najbardziej przejść sobie dalej. Damy mu jeszcze tutaj czerwoną albo pomarańczową taśmę, niech będzie czerwona. Dobrze, takie pierdoły, to wiem, że to są pierdoły, ale takie pierdoły są też fajne, moi drodzy. Tak więc, jak najbardziej, z takim numerkiem może zostać, numer 13 może być. Wiem, że jest to numer, który wcześniej miał tutaj oczywiście nasz następny w kolejności bramkarz, ale myślę, że patrząc na to, jak najbardziej okej. Wiem, że szóstka tutaj z Carazo teoretycznie może się zaraz zwolnić, ale moi drodzy, ten numer 13 może zostać. Skoro Carteren dostał 12, to niech będzie, że 13 ma Hertruida. Mi się to podoba, moi drodzy. No więc mamy Niderlandczyka, który dołączył do naszego zespołu. Davy Rensch traci tym samym swoje miejsce w składzie. Davy Rensch może, być może, powinien dzięki temu jakby ustąpić miejsca Petitowi, chociaż paradoksalnie Petit też nie jest aż taki młody, bo ma 20 lat. Na pewno może się jeszcze rozwijać, ale dobrze, to w takim razie, moi drodzy, Petita możemy też wystawić na wypożyczenie. Bo skoro pojawił się u nas Hertruida, to nie ma sensu kisić tutaj następnego zdolnego zawodnika, więc pan Petit, który wykazuje fantastyczny potencjał, może zostać wystawiony na wypożyczenie. Drodzy Państwo, tym samym mamy oczywiście propsy od zarządu, bardzo się cieszę, bo spełniliśmy te polecenie, które zostało nam wyznaczone. I ja jak najbardziej się z tego powodu cieszę, moi drodzy, tym bardziej oferta wypożyczenia pana Thibauta Verkamena z opcją wykupu do PSV, nie, moi drodzy, z opcją wypożyczenia standardowego, bez żadnego wykupu. Drodzy Państwo, ja wam powiem więcej. O kurczę, czekajcie. Mamy, moi drodzy, informację o tym, że Carazo dogadał się na 2-letnie wypożyczenie do Leicester City. Okej. Mamy również informację o tym, że kolejna oferta za Guayego, tym razem chcą nam dać Jamie'ego Shackletona w jego miejsce. O, to bardzo ciekawe. Pomocnika praktycznie takiego samego, ale chyba nie potrzebujemy. Więc ja jakby odrzucę tę ofertę, więc dziękuję bardzo, ale nie ma takiego zapotrzebowania. I za Vermana teraz chce nam zapłacić Everton, moi drodzy. Ja tego zawodnika po prostu zablokuję, że nie chcę przyjmować za niego aktualnie żadnych ofert. Mamy za to informację, moi drodzy, że Zwolle aktywowało klauzulę pana Calvina Raciego. Ale to, że on nie przyszedł do nas i nie powiedział nam od razu, że chce wydupiać, oznacza, że... Chociaż... Czekajcie, ja mówiłem, że to jest niebezpieczna klauzula. Ja mówiłem, że to jest naprawdę niebezpieczna klauzula, bo Calvin Ratzi... Dokładnie, moi drodzy. No więc rozwiązało się, że Verkauteren będzie tym naszym drugim bramkarzem na ten sezon, więc musimy tutaj go usunąć z oferty wypożyczeń. No dobrze, dobrze. Jest jak jest, moi drodzy. Czas zatem wziąć udział oczywiście w konferencji przedmeczowej przed tym rewanżowym spotkaniem, gdzie rozegramy sobie starcie z PAOKiem. I powiedzmy, że stawiamy tutaj na zwycięstwo, absolutnie tak. Skład jest w dobrej formie, w najlepszej formie bym powiedział. No i tak oczywiście liczymy tutaj na... czy chcemy sprzedać zawodników? Powiedzmy, że jesteśmy silni wszędzie. Wszędzie, gdzie się da, moi drodzy, skład został spropsowany, więc zajebiście. Dobrze, moi drodzy. Zatem czas ustalić skład na ten pierwszy mecz. Pierwszy mecz kogo? Ano, pierwszy mecz oczywiście, moi drodzy, pana Hertruidy, który zaliczy swój debiut teraz. A dlaczego by nie? Co się będziemy, moi drodzy? Hertruida wlatuje tutaj od razu w ciemno. Robimy super robotę i zapraszamy. W ogóle Hertruida i Timber to bardzo uniwersalni zawodnicy. I ktoś z was by powiedział, że to zmień Timbera na bocznego obrońcę, bo jest szybszy i w ogóle. Ale no to nie jest tak hopsiup, bo Timber zmianę na bocznego obrońcę zajmuje mu tam z 200 tygodni jakoś tak, żeby definitywnie był tym bocznym obrońcą, więc jest to trochę sporo. Okej, moi drodzy. Rensch, Guay jak najbardziej tutaj może być na ławce rezerwowych. Myślę, że Dudka też możemy sobie wrzucić tutaj do wyjściowego składu w miejsce pana Damsgaarda, a Damsgaard po prostu zastąpi Eriksena na ławce rezerwowych. Idąc dalej jeszcze, patrząc na ten skład, moi drodzy, jeżeli chcemy tutaj jeszcze bardziej porotować, jeżeli chcemy jeszcze dać tutaj więcej szans takim młodym, gdzie faktycznie, moi drodzy, teraz myślę, że trzeba dać od czasu do czasu pograć takim faktycznie... No młodym, że hej. Moi drodzy, pan Verkamen wejdzie sobie na ławkę rezerw, albo może Oscar Baran
Zobaczmy, co też Oscar Baran potrafi. Wejdzie na ławkę rezerwowych pan Oscar Baran. Zastanawiam się, czy ze skrzydłowymi może kogoś jeszcze tutaj powinien wpuścić, być może Driessena. Moi drodzy, Driessen, niech będzie. Wejdzie sobie tutaj na drugie skrzydło, więc będziemy mieli totalną młodzież. Driessen i Dudek, Antony na ławce rezerwowych. I w środku pola, czy coś jeszcze będziemy zmieniać w środku pola? Zmienimy, moi drodzy, tylko pana Perašursa, którego zastąpi tutaj oczywiście pan Guei. I myślę, że chyba póki co wystarczy. Tych zmian jest tak czy siak na razie sporo. Mamy debiut pana Hertruidy w naszym składzie, więc zobaczymy, jak ten zawodnik teraz się spisze. Tak więc Ajax Amsterdam, PAOK. No co jest bardzo ciekawe, to oczywiście na pewno jest gorący transfer tego Hertruidy, bo nastroje pomiędzy pomiędzy Feyenoordem Rotterdam a Ajaxem są bardzo, bardzo gorące. Z tego, co mi tłumaczył kuzyn, to chyba Feyenoord uchodzi za takiego największego właśnie przeciwnika Ajaxu, więc na pewno jest to transfer, który totalnie postawi na baczność całą społeczność w Niderlandach. Moi drodzy, czas oczywiście na ten mecz, czas na zwycięstwo, mam przynajmniej nadzieję, że zwycięstwo. I oczywiście awans bezpośrednio dalej do Ligi Mistrzów. No już teraz, moi drodzy, nie może być innej możliwości, no chyba, że trafimy do Ligi Mistrzów. Ja powiedziałem do Ligi Europy, tfu, moi drodzy, do Ligi Mistrzów. Chcemy awansować wyłącznie do Ligi Mistrzów. Hertruida, jak widzicie, już zrobił dobrą robotę. Tutaj jest pan Dudek i jest Neres. No to poczekamy na pana Dudka. Aj, nie ma na kogo czekać na razie, chyba, że Patrick Schick, moi drodzy. Patrick Schick. Dużo ma wolnego miejsca. Patrick Schick, rozegranie do Dawida Neresa i Neres, moi drodzy, jest w polu karnym. Neres, dogranie, jeszcze raz Neres, dośrodkowanie, Schick! Co się teraz wydarzyło? Myślałem, moi drodzy, jakby miał tutaj swojego gola Driessen, to by było coś naprawdę niesamowitego. Swoją drogą, to ciekawy motyw, że mamy tutaj zawodnika z numerem 39, zawodnika z numerem 29, jest jeszcze Damsgaard z 19. No Armstronga z 9 akurat nie ma w naszym składzie, więc jego zabrakło w tej całej kompilacji dziewiątek. A teraz, moi drodzy, Neres. Znowu do Driessena i Driessen, zejście, podanie znowu do Neresa albo do Schicka i Schick będzie strzał Dudka. To może Jakub Moder? Jakub Moder, na spokojnie. Panie Moder, piękny obrót. Raz jeszcze. Jakub Moder, zielone! To się gdzieś poodbijało, moi drodzy. Ten strzał, te piłki się odbijały 400 razy. I teraz w końcu udało się nam tę futbolówkę do siatki zmieścić strzelcem bramki. Oczywiście nasz defensywny pomocnik z dziesiątką, czyli Jakub Moder. No sporo szczęścia przy tym uderzeniu. Chociaż tutaj faktycznie ten nawrót naprawdę fantastyczny. Jeszcze raz zabranie się z piłką. O, sporo szczęścia mieliśmy, że tutaj postanowił to zablokować ten zawodnik. Niemniej, Jakub Moder w 13 minucie otwiera wynik tego spotkania. Tym samym, moi drodzy, PAOK jest już w sporych opałach, bo w dwumeczu to my prowadzimy 2-1. Werman. Ja nie twierdzę, że Baran się nie pojawi z ławki rezerwowych. Ja chciałem w ogóle Schickiem bardzo strzelić tam, oddać strzał na bramkę i strzelić gola faktycznie. Ale proszę, napatoczył się tutaj gdzieś po drodze. Nie kto inny jak właśnie Jakub Moder. Zrobił naprawdę świetną robotę. Ojej, teraz ja zrobiłem złą robotę, bo zrobiłem ten zwód w złą stronę. Ale Dudek na całe szczęście naprawił swoje błędy i Patrick Schick. Możemy ruszyć z kontratakiem. Werman. Świetne dogranie tej piłki, jeszcze raz jest przedłużenie do Schicka i Patrick Schick zagranie do Neresa, moi drodzy, Neres, czy to B? O Jezu, czy tam nie był faulowany pan Neres? Najwidoczniej nie. Zagranie piłki na skrzydło, ale spokojnie, moi drodzy, Hertruida, bardzo ładnie. Kolejny dobry przechwyt tego zawodnika w jego debiucie w naszym składzie i Patrick Schick, zagranie do Dudka. Hertruida, po raz kolejny przechwycił tę futbolówkę, zagranie do Driessena, Driessen huknął, moi drodzy. Broni jednak golkiper PAOK-u. No, nie jest to Antony, moi drodzy, żeby z takiej pozycji bezpośrednio zdobywać bramki. Ale może teraz Neres dośrodkowanie w Hertruida. Ajajajajaj, Hertruida mógł się tam pokusić o zdobycie gola w swoim debiucie. To by była na pewno piękna historia. Timber, zagranie do Driessena. I Driessen do Schicka. Schick, moi drodzy, to jest 2-0. Patrick Schick, ależ potężny strzał w wykonaniu Czecha. No myślę, że wyjaśniamy w tym momencie, że po prostu ten remis w tamtym starciu był jakimś nieporozumieniem. Jesteśmy absolutnym faworytem do awansu. No, no pięknie to rozegrali, moi drodzy. I bardzo się cieszę w ogóle, bo to Driessen przecież asystował. Dokładnie tak. Driessen asystował przy tym uderzeniu, a Patrick Schick, tak jak chciałem, moi drodzy, zdobył gola. Więc wszystko się zgadza. Wszystko jest, moi drodzy, tak jak sobie wymarzyłem. Schick z golem, Driessen z asystą. Przydałoby się, żeby jeszcze Dudek tutaj zrobił asystę. Chociaż nie wiem, czy Dudek nie asystował Moderowi. Chociaż nie, Moder chyba indywidualnie tam tę piłkę przejął, tak mi się wydaje. Oj, 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 Jezus Maria, teraz mi się pozmieniało. Nie myślałem, że to jest ten zawodnik. Czy wyskoczy do tego? Ja, Jezu. Dobrze, no całe szczęście nie ma, moi drodzy, tego złego, co by na dobre nie wyszło. Swoją drogą,
No powiem wam szczerze, że póki co dobrze się spisuje tutaj oczywiście Klassen, który powrócił do naszego składu. Moi drodzy, widzę tam bardzo dużo... Ojej, za wolno, za wolno. Chciałem właśnie zagrywać do Vermana, widziałem, że ma bardzo dużo wolnej przestrzeni i wręcz tak podręcznikowo pod strzał finezyjny jego silniejszą nogą. I spokojnie, moi drodzy. Timber. Rozegranie i Hertruida. Verman. Jakub Moder. Ładne rozegranie, moi drodzy. I poczekamy teraz. Zagranie na skrzydło i jest Dudek. Dośrodkowanie w pole karne i Dudek. Czy to będzie? To nie będzie, nie będzie niestety. Chociaż Verman. Ajajajajaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz Jakub Moder. A kurde, Skubańcy jak walczą. Zagranie na górę. Nie wyszło. To może teraz. Też nie. Ale jest przechwyt. Ojej. Szkoda tylko, że już dogranie piłki do Dudka było niecelne. Douglas Santo też nie wyszło. Esti. Moder. I Hertruida. Ajajaj. No moi drodzy, jestem ciekaw, jak wy oceniacie transfer tego zawodnika, który jakiś czas temu biegał jeszcze po Niderlandach, oczywiście tylko w koszulce z herbem Feyenoord Rotterdam na klatce. Jestem ciekaw, jaką macie opinię na temat takiego transferu, takiego piłkarza, który do nas dołączy. Jak wy się na to zapatrujecie, moi drodzy? Zrobimy sobie tutaj zmianę całościową, a dlaczego by nie? Niech wejdzie sobie Baran, Damsgaard i Taylor. Lecimy z tematem. Ja nie widzę tutaj innej możliwości, jak tylko podwyższenie tego rezultatu raz jeszcze. Więc, moi drodzy, w tym momencie mamy Barana, mamy Dudka i oczywiście Driessena na skrzydle, więc cały atak złożony wyłącznie z zawodników z Akademii Ajaxu Amsterdam. I co więcej, cały atak złożony z zawodników naprawdę, naprawdę młodych. Driessen, rozegranie, Damsgaard. Damsgaard potrafi huknąć, ale nie tym razem. Damsgaard potrafi huknąć i to udowodnił nie raz, nie dwa. Oczywiście chociażby w finale Oranie Becker. Teraz jednak to piłka zatrzymana. Tsingaras. Douglas Augusto. Cabral, ale wysoko tutaj był Moder. No i właśnie, sporo Polaków na boisku, moi drodzy. I to wcale nie kupionych, wcale nie skupiliśmy połowy Polski. To nie tak, tylko oczywiście, moi drodzy, zakupiony jest tutaj pan Jakub Moder. Ale reszta to są talenty, które są wyprodukowane przez naszą kuźnię, prosto z Amsterdamu. Teraz Jakub Moder będzie dogranie tej piłki do pana Dudka. I moi drodzy, Dudek jest już w polu karnym. Dudek, przejście, Dudek strzał. No to chyba było zbyt oczywiste, prawda? Tak mi się wydaje, że to było chyba aż nazbyt oczywiste. Ale mimo wszystko, ładne, żywiołowe wejście Jurka Dudka. To może zdobędzie bramkę po dośrodkowaniu. Jurek Dudek, Hertruida strzał. Nie wyszło. Taliafico z piłką. Przejęcie od razu, Jakub Moder. Zagranie jeszcze do Barana. Baran, proszę cię, strzel w swoim debiucie. Strzel w swoim debiucie w lidze. Ojej, się tam za... się tam zamotał totalnie, moi drodzy. Taliafico. Aj, nie udało się przedostać Damsgaardowi. Rodrigo. Bardzo wysoko ustawiony skład. Ale no popatrzcie, jak Guay w ogóle, jak się zachował teraz. Bezczelnie. Zabrał po prostu mu tę piłkę. Żivkowicz. Jeszcze podanie. El Kadouri. I elegancko. Nie elegancko. Akpom. No, panie Silesen, bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że pokazujesz, że forma jest. Niezależnie od tego, czy od wieku. Powrót do Ajaxu tutaj jest powrotem w takim, żeby grać na wysokim poziomie, żeby porywalizować tutaj faktycznie. Podoba mi się ta opcja. Widziałem, że w sekcji komentarzy dużo osób napisało, że powrót Silesena tak, ale dlaczego nie powrót... Oj nie, oj nie, oj nie. Ale dlaczego nie powrót Arka Milika? Moi drodzy, no z prostej przyczyny. Bramkarza nie mieliśmy, a napastników mamy i to sporo. A Arek Milik nie był takim kandydatem jak Patrick Schick czy chociażby Vlachowicz. Czy wcześniej wspomniany Tammy Abraham, tylko że Tammy Abraham w ogóle miał takie wymagania finansowe, że szok. Aj, Driessen teraz za daleko tę piłkę sobie wypuścił. Moi drodzy, wiecie co? Chyba przejdziemy już do symulacji. Tutaj nie ma co rozgrywać tego. Może zobaczymy, jak tutaj poradzi sobie ten skład faktycznie, jeżeli będzie sterował nim też w całości komputer. Świetne zawody rozegrał oczywiście Patrick Schick. Bardzo dobry mecz również po stronie Driessena, Dudka i Modera. Baran póki co trochę niemrawo, ale może teraz jakaś kontra, może ten zawodnik też się tam obudzi. Jak mamy tak poustawiane numery, to by się przydało, żeby Baran miał jeszcze numer 49. To wtedy byśmy mieli 19, 29, 39, 49. To jeszcze gdzieś musiałby biegać Armstrong obowiązkowo. Dudek. Ładne zejście, Dudek, podanie jeszcze na przedpole.
podłączony Nicola Tagliafico. Moi drodzy, oj, teraz było bardzo blisko tego ostatniego skutecznego, złotego podania w kierunku Oscara Barana, ale nie udało się, moi drodzy. Tagliafico teraz bardzo dobry pressing, przejęcie tej futbolówki, ruszamy z kontratakiem, Driessen jest na skrzydle, wycofanie tej piłki i świetnie, moi drodzy, Baran. Czemuż ty oddał tę piłkę do Damsgaarda, a nie poszedł tam indywidualnie, nie wiem. Dudek, jeszcze Baran. Mamy wywalczony rzut rożny, moi drodzy. Ostatnia akcja tego meczu będzie jednak po naszej stronie. Strzał, koniec. Wygrywamy 2-0, moi drodzy. Pełne 45 minut rozegrał Taylor, Damsgaard, Baran. Bramka Szika, bramka Modera. I to ładne bramki, naprawdę ładne bramki. I co za tym idzie, oczywiście spokojny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To jest, moi drodzy, absolutnie najważniejsze. Mamy tutaj jakąś masę ważnych informacji. Zasadniczo Baran nam dziękuję za możliwość debiutu, a Velkarteren zasugerował, że jeżeli zmieniliśmy zdanie, to może damy mu zagrać. Real Madrid chce kupić Antonego. Rozumiem. Respektuję taką ofertę. Niemniej nie sprzedam go za mniej niż 250. A zaczniemy renegocjacje od 300. No może od 300, żeby się nie przerazili tamtymi 360. Real Madrid. To jest kierunek właściwy dla Antonego. Zdecydowanie. Absolutnie tak, moi drodzy. To kibicuję. Szczerze mówiąc, w tym momencie kibicuję temu transferowi, żeby Antony poszedł do tego Realu. W tym momencie chcę, żeby to się wydarzyło, moi drodzy, a my mamy stop symulacji, mamy informacje o grupach. Paris Saint-Germain, no to jest niemożliwe! PSG po raz kolejny, przecież mamy jakiś magnes na to PSG. Tym razem w fazie, moi drodzy, teraz już musi się udać pokonać Paryżan. W tym momencie to jest obowiązkiem pokonać PSG. Jezu, jak bardzo bym chciał, żeby awansował Ajax i Fiorentina, żeby PSG odpadło. To jest moje największe marzenie, moi drodzy. Naszym celem jest wydupić Paris Saint-Germain. Taka jest moja prawda futbolu, moi drodzy. Takie są fakty. PSG musi odejść. Koniec, kropka. Moi drodzy, mamy informację o tym, że powołany został Timber i Antony. Lis zostanie wypożyczony. A Midtjylland chciałoby wykupić Velkartherena, którego, moi drodzy, no nie sprzedamy. Bo to jest nasz plan na nadchodzące sezony, absolutnie. Gramy mecz z Fortuną Sittard, który sobie przesymulujemy. A, no i swoją drogą, muszę spropsować. Naprawdę świetny debiut zagrał pan Hertruida. Naprawdę szacun, bardzo dobry mecz. Bardzo dobre starcie. Moje oklaski, bo zrobił naprawdę totalną profesurę, moi drodzy. Myślę, że na ten mecz trzeba zrobić to dokładnie w taki sposób. Drodzy Państwo, czy to będzie faktycznie pożegnanie? Pożegnanie pana, być może i Carazo, i Antonego, przynajmniej na jakiś czas. Nie wiem. Może tak. Może nie. Zobaczmy. Szybka symulacja tego starcia, drodzy Państwo. Fortuna Sittard, Ajax Amsterdam wygrywa. No remis 1-1. Szkoda, że w takim meczu. Szkoda, że Antony nie zaliczył żadnego trafienia. Aja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 j
ławki rezerwowych i zdobył jako jedyną bramkę. To bardzo dziwnie się to tutaj poukładało, moi drodzy, ale słaby mecz zagrał i Carazo, i Tagliafico. My teraz, moi drodzy, poczekajmy na te informacje. Dembele tu za jakieś śmieszne 140, Aouar za 110, Saka za 120. Co to są za pieniądze, drodzy państwo? Co to są za pieniądze, ja nie wiem. Moi drodzy, mamy informację o tym, że Carazo został wypożyczony na 2 lata. Że Ratzi odchodzi od nas, że Driessen otrzymał ofertę wypożyczenia do West Hamu na rok, którą akceptuje, a że transfer Antonego niestety się załamał, bo uznali naszą ofertę za zbyt wysoką. Tak mi sugeruje mój agent, że ja takie oferty powinienem tutaj składać, moi drodzy, za naszych zawodników, więc ja teraz nie wiem, czy ja coś źle robię, czy jak. Zgłosiła się po Antonego Chelsea, zgłosił się po Antonego Real Madryt.
My lada moment nie będziemy mieli, no wychodzi na to, moi drodzy, że nasz plan przygotowany całościowo pod to, żeby Antony jednak jakby od nas odszedł faktycznie, ten cały plan jest, no musi zostać totalnie przearanżowany. Oferta o, wypożyczenia, tak. Tak, 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 tak. Leć, panie Petit. Leć, panie Petit, na ten rok do tego Newcastle. Czy ktoś się zgłosi? Jeszcze, moi drodzy, po Antonego. Czy tu jeszcze dojdzie do jakiejś spektaklu? Arsenal! O, i zmniejszyli teraz, moi drodzy. 194, a nawet 280. Dobrze, moi drodzy. Zróbmy. Przenegocjujmy to indywidualnie, moi drodzy. Przenegocjujmy to indywidualnie, nie zmieniam zdania, ja nie chcę go sprzedać za mniej niż 250, ale ja to ręcznie przenegocjuję. To jest ostatnia rzecz, którą robimy w tym odcinku, moi drodzy. Ja robię tak. Robimy kontrofertę. To jest 250, może 268, 265. I klauzula od sprzedaży, moi drodzy, niech to będzie nawet 3%. Składamy taką ofertę. Wow! Arsenal się zgadza na 265 tak po prostu bez niczego i 3% od sprzedaży za... O nie, no nie, no to temu transferowi to ja nie kibicuję! Chłopie, ty idź do tego Realu Madryt, ty idź do tej Chelsea, ale gdzie do Arsenalu? Arsenal w ogóle gra w jakichś europejskich pucharach, ja się pytam? Który był Arsenal w tamtym sezonie? Nie, no widzowie, dramat, Antony został przez nas zdradzony. Halo, nie wiem, niech się zgłosi jakaś Barcelona. Jest! Tak! Barcelona, kurwa, co się dzieje? Dobra, to zrobimy im nawet lepszą ofertę. Dobra, chociaż lepszą ofertę, gorszą ofertę teraz nie wiem, moi drodzy. Teraz już nie wiem, moi drodzy. Dobrze, FC Barcelona, robimy dokładnie to samo. FC Barcelona, robimy dokładnie to samo, tak więc, moi drodzy, teraz. Negocjacje ręczne. FC Barcelona, kupcie, kupcie. To będzie wasz następny Ronaldinho, wasz następny Neymar. Robimy dokładnie taką samą ofertę, jaką mieliśmy tam. Więc robimy sobie 5%, propose new transfer fee, robimy tutaj 260. 5, cyk, tutaj, o tak, elegancko, składamy, o nie, tam było 268 czy 200, nawet nie wiem, moi drodzy, składamy taką ofertę, proszę was, Barcelona, zgódźcie się, zgódźcie się, zgódźcie się, zgódźcie się, zgódźcie się, zgódźcie się, wolę, żeby, no gdzie 212, czy wy jesteście niepoważni? Czy wy jesteście niepoważni? Ja mogę w promocji zrobić dla was 255, to jest promocja. Bardzo dobrze. 255, moi drodzy. Idź do tej Barcelony. Idź do tej Barcelony, ale nie do tego Arsenalu, bo Arsenal chyba nawet nie gra tutaj w europejskich pucharach. Proszę cię, chłopie. Niech to się stanie. Myślałem, że kolejna oferta za Antonego, moi drodzy, ale nie. Petit odchodzi do Newcastle. Antony. Antony być może przejdzie do Barcelony, bo negocjacje z Arsenalem się załamały. A tu mamy... O nie, wykupili nam Taylora! O nie... I Taylor mówi, że już nie chce u nas grać. No to, moi drodzy, no, skoro tak, no to ja oczywiście podejmuję taką samą decyzję, moi drodzy, że jeżeli tak, no to niech będzie w ogóle... Aha, bo Dembele odszedł przecież do Manchesteru City, chociaż kupili teraz... A nie, jeszcze kupiła Bambę! Bamba jeszcze odszedł z Barcelony do Napoli, więc, moi drodzy, jak najbardziej, oni mają pieniądze... Tak jest! Antony, moi drodzy, za 255 milionów odchodzi do FC Barcelony. Drodzy państwo, to się stało. Mają swojego nowego Ronaldinho. Mają swojego nowego Neymara. Antony za 255 milionów euro ustanawia nowy rekord transferowy w historii i będzie zarabiał tam 330 tysięcy tygodniówki. Powodzenia, panie Antony. Życzę naprawdę z całego serduszka powodzenia.